Szanowni państwo. Zapraszam państwa do wysłuchania wykładu o intrygującym tytule: Dlaczego na świecie istnieją duchy? Wykład wygłosi fizyk, profesor Marek Gaździcki. Dzisiejszy prelegent studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził także badania na uniwersytetach w Warszawie, Heidelbergu, Frankfurcie nad Menem. I w Kielcach oraz w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej i w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. Obszary jego zainteresowań to fizyka jądrowa wysokich energii, eksperyment i fenomenologia oraz pomiary produkcji hadronów dla eksperymentów z neutrinami i promieniowaniem kosmicznym. Znany jest jako inicjator i lider naukowy eksperymentu Shine przy akceleratorze o nazwie Super Proton Synchrotron w CERNie. Przewidział próg na produkcie nowego stanu silnie oddziałującej materii, plazmy kwarkowo-gluonowej w zderzeniach jąder atomowych. Dobrego odbioru. To będzie fascynująca historia o próbie zrozumienia, dlaczego na świecie są duchy. Dlaczego na świecie są duchy. Widzę teraz, jak wielu was, z was puka się w głowę, bo pytanie wygląda zupełnie szalone. Słyszę głosy. Po pierwsze, nikt w duchy nie wierzy, po drugie, nie wiadomo, co to jest duch. Dlatego nim zacznę odpowiadać na to pytanie, to muszę pokazać wam dowód na istnienie duchów, po pierwsze, a po drugie u, 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 u wyjaśnić, co ja rozumiem przez duch. Więc zaświadczenie, że duchy istnieją, zaświadczenie wydano duchom w 2022 roku, przyznając Nagrodę Nobla trzem fizykom, Alena Spee z Francji, John Close ze Stanów Zjednoczonych i Anton Zeilinger z Austrii. W uzasadnieniu przyznania Nagrody Nobla napisano, że for experiments establishing the violation of Bell inequalities. Sto lat wcześniej, Einstein, Einstein uznał, że własność przyrody, która została tutaj odkryta eksperymentalnie, może być, może występować tylko wtedy, ironicznie o tym powiedział, jeśli. W przyrodzie istnieją duchy, I stąd się pojawia ta nazwa duchy w moim wykładzie. Dobrze, czyli wiemy, że duchy już istnieją. Oficjalne zaświadczenie istnienia dostały w 2022 roku. Nim zdefiniuję, co to są duchy, chciałem najpierw opowiedzieć o świecie, w którym duchów nie ma. Wyobraźmy sobie, że Jesteśmy tu i teraz, i ten tu i teraz to jest punkt w przestrzeni, ustalmy to 0 i w czasie t plus 1. To jest to, gdzie dzieje się przypadek e. Ten czerwony przypadek e, na przykład rzucenie kostką przeze mnie tu i teraz. I zadajmy sobie pytanie, od czego wynik y, tego rzutu, od czego to, co się stanie, jeśli rzucę kostką tu i teraz. Zależy od jakich przypadków może zależeć w przeszłości. Dla ustalenia uwagi niech to będzie czas T. Nie namyślając się długo powiedziałbym, że pewnie zależy od wszystkich przypadków przeszłości. Te, które zaznaczyłem na szaro G z lewej z drugiej str strony i tych po środku, które zaznaczyłem kolorem czerwonym i skrótem SL. Bym to powiedział, to pojawiłby się oczywiście natychmiast Ducha Einsteina, który by powiedział, że to jest zupełnie bez sensu. Bo przecież wiadomo jest od ponad 100 lat, że największa prędkość w przyrodzie to prędkość światła. W związku z tym, przypadek E może zależeć tylko od tych przypadków przeszłości, które są tak ulokowane, że można by było. Wysłać sygnał z prędkością równą lub mniejszą prędkości światła. Ta granica prędkości światła jest narysowana tymi ukośnymi zielonymi linii, liniami. Prawda? I wtedy widzicie, dlaczego w czasie T 1 wyróżniłem dwa obszary dwoma kolorami. Te przypadki SL według Einsteina mogą wpływać na. Prawdopodobieństwo pojawienia się w przypadku E, podczas gdy przypadki w szarych obszarach G nie mogą. To oczywiście można sformalizować, mówiąc o prawdopodobieństwach e, e, i od czego one mają zależeć, prawdopodobieństwa w przypadku E i od czego on może zależeć. W fizyce mówimy tutaj, że taka hipoteza wysunięta. Przez Einsteina i innych, to jest hipoteza silnej lokalności. Lub, tak jak nazwał to Einstein popularnie, nie ma duchów na świecie. On nie wierzył w duchy, nie wierzył w istnienie takich duchów. To jesteśmy w zasadzie już teraz przygotowani, żeby powiedzieć, co to są duchy. Otóż duchy są wtedy, kiedy ta hipoteza silnej lokalności nie jest spełniona. Teraz postawiłem tutaj znak nierówności i to, co się dzieje w punkcie, w którym odbywa się, występuje przypadek E, zależy również od tych o przypadków w szarych obszarach G, z których, żeby wpłynąć na, na przypadek E, należałoby przekazać oddziaływanie sygnał z prędkością większą niż prędkość światła. Z jednej strony wiemy, że jest to niemożliwe. Z drugiej strony, w 1922 roku przyznano Nagrodę Nobla za odkrycie tego, że jest to możliwe. Jest pewien, pewien rodzaj paradoksu. Spróbujmy teraz zrozumieć, skąd ten paradoks się bierze. I nim przejdę do naszego wyjaśnienia tego paradoksu, jak to jest możliwe, co się tutaj dzieje. To jeden slajd dotyczący historii całego problemu. Ponad 100 lat temu eksperymenty z atomami, z fotomami ustaliły, że nasza klasyczna fizyka, fizyka, której prawa wzięły się z naszych codziennego doświadczenia, z obserwowania przyrody w naszych skalach, w naszych prędkościach, wielkościach, masach. Zupełnie się nie sprawdza, załamuje się całkowicie, kiedy zaczynamy badać prawa rządzące atomami, fotoma, fotonami, później cząstkami elementarnymi, itd. Powstaje wtedy, aby wyjaśnić, to, co, to, co obserwujemy w mikroświecie, powstaje mechanika kwantowa. I założenia i przewidywania są zupełnie nieintuicyjne, oczywiście, bo chcę objaśnić zjawiska. W mikroświecie, które są zupełnie nieintuicyjne. Dopiero jednak około kilkudziesięciu lat później Einstein, Podolski i Rosen zauważyli, że mechanika kwantowa przewiduje coś strasznego. I według Einsteina przewiduje istnienie duchów, co on uważał, że jest to zupełnie niemożliwe, bez sensu. twierdził, że to jest paradoks, którego pokazuje, że mechanika kwantowa jest teorią niekompletną albo nieprawidłową. Nie było jednak wiadomo, jak eksperymentalnie sprawdzić to przewidywanie mechaniki kwantowej. I po 30, nie po kilkunastu latach, tak? bo w sześćdziesiątym nie po 30 latach. To było trzydziestym praca Einstein'a, Podolskiego, Rosena a w 64 John Bell wymyśla metodę, matematyczną metodę, która potem może być zastosowana do analizy eksperymentów, która pozwoli, może pozwolić na sprawdzenie przewidywań mechaniki kwantowej lub sprawdzenie przewidywania i wiary Einsteina o lokalnym świecie, o nieistnieniu duchów. Czyli mamy dwa, te dwa, dwa tutaj przeciwstawne możliwości. Z jednej strony nasza intuicja, Einstein, największa prędkość na świecie, prędkość światła, nie ma duchów. Z drugiej strony mechanika kwantowa, która w pewien sposób nieświadomy miała wbudowane istnienie duchów. John Bell tutaj był bardzo ważny, bo pod, po, przy, sformułował nierówność Bella, która pozwala to sprawdzać, te dwa przewidywania w eksperymencie. No i od tej pory prowadzone są te eksperymenty, czyli już ładnych kilkadziesiąt lat. I ukoronowaniem było przyznanie tych eksperymentów, przyznanie Nagrody Nobla w 1922 roku. Przyznanie Nagrody Nobla, która mówi, duchy są na świecie. Teraz pytanie, dlaczego duchy są na świecie? Idąc tym tropem historycznym, można powiedzieć, że duchy są, bo są w mechanice kwantowej. To jest trochę dla mnie jak masło jest maślane. Budowaliśmy trochę nieświadomie bo duchy w mechanikę kwantową, no i są tam. Dlatego zadaliśmy sobie pytanie, czy możemy jakoś bardziej, lepiej, bardziej intuicyjnie zrozumieć to, że duchy są na świecie. I aby to zrobić, zbudowaliśmy świat zabawkę, taką losową grę planszową, w której chcemy, zaczęliśmy badać warunki potrzebne, żeby mieć lub nie mieć duchów. I konkluzje, które może powiem, wynik, nasz wniosek, który teraz może od razu sformułuję, jest taki, że duchy są po to, żeby świat był piękny. Bardzo dobrze. Teraz mówię my, dlatego że sześć osób było w to zaangażowanych. No po pierwsze moja żona Magda, która zawsze tutaj jest najważniejsza. Po drugie kilku przyjaciół. Jest Leonardo, jest Oleh, jest Mark, Iwan, no i ja. Nazywam nas wszystkich e, tymi, którzy stworzyli i, i, i grali w grę. Bo gra jest rzeczywiście bardzo prosta, to jest planszowa gra losowa. To kostka będzie decydowała, co się dzieje w kolejnych ruchach. I grając tą grę, właśnie doszliśmy do wniosku, że w duchy na świecie są po to, żeby świat był piękny. No, teraz muszę opisać tą grę. Najpierw będzie podstawowy opis opiszę. E, plansze do grania, opiszę pionki, opiszę podstawowe zasady ruchów, a potem zaczniemy w naszą grę, która okaże się jest, taka, jest bardzo prosta, z drugiej strony jest bardzo pojemna. Zaczniemy w tą, w naszą grę yy, wkładać różne znane własności rzeczywistego świata. Własności, które nazywane są symetriami. I, i, I będziemy patrzyli, co się dzieje z duchami w tym, w tym świecie, w tym wypadku. I będę dyskutował rezultaty. Najpierw o planszy. Plansza składa się z sześciu salaterek. Plansza, czyli przestrzeń, to jest model prze przestrzeni mojego wszechświata, świata zabawki. Składa się z sześciu salaterek ułożonych w kółko. Że tutaj zwrócę uwagę, że w tych bombelkach na czarno, czarnym, tep, czarnym długopisem napisałem relacje, będę pisał na slajdach relacje pomiędzy tym modelem zabawką, a prawdziwym wszechświatem czy, czy fizyką. Mamy sześć salaterek ułożonych w kółko. To jest narysowane na tym górnym rysunku, a na dolnym rysunku ja rozwinąłem to kółko i salateki są teraz ułożone w rządek. Ja to będę ten rządek rysował na wszystkich następnych slajdach. Nie dlatego, że, że to ma być rządek z końcami, otwartymi końcami na, na, na bokach, ale dlatego, że, e, że jest mi łatwiej rysować. Czyli będziemy pamiętali, że, że tak naprawdę salateki są ułożone w kółko. Jeśli chodzi o czas. W świecie mamy czas. Tutaj w grze czas w zasadzie jest liczony liczbą ruchów. Mamy ruch 1, mamy ruch 2, ruch 3, czyli czas, możemy powiedzieć, że jest, jest dyskretny. Co to znaczy ruch? No To jest gra losowa, czyli każdy ruch będzie polegał na tym, że ja będę rzucał kostką. To będzie specjalna kostka trochę inna niż ta, którą używamy do gry w kości. Będę rzucał kostką i w zależności co wypadnie, będę przesuwał kulki w, na mojej przestrzeni w salaterkach. Bardzo dobrze, czyli już bardzo dużo wiemy. W zasadzie prawie wiemy wszystko. I jak ta gra jest skonstruowana, jest, jest przestrzeń, sześć salaterek, jest czas. E, to są kolejne rzuty. Upływ czasu jest mierzony kolejnymi rzutami kostki ruchy to jest przestawianie kulek z układu, który kulek, który mam przed rzutem, na układ kulek, który, y, który wypadł na kostce, który mam po rzucie. Czyli przebieg gry mogę, mogę przedstawić na takim dwuwymiarowym rysunku, prawda? poziomo będzie, będzie układ kulek. Y, w salaterkach, w sześciu salaterkach. Pamiętamy, że one są zawinięte w kółku, ale oczywiście wtedy by było trudno to narysować. I pionowo jest czas, czyli co się dzieje po kolejnych rzutach. Rzut 1, rzut dwa, rzut trzy. Teraz należy opisać, co to są pionki. Już się pewnie wszyscy domyślacie, że pionki to są te cztery czerwone kulki. Od razu widzicie, że, że każdy z Was może tą grę zbudować i w nią grać, na co bardzo rekomenduję. To są, jak ja te kulki czerwone zrobiłem, poszedłem do sklepu, kupiłem piłeczki pingpongowe i pomalowałem na czerwono. Na salaterki to też poszedłem do sklepu gospodarczego i, i kupiłem, jeszcze ponumerowałem dla, dla jasności. Czyli pionki to są cztery kulki. Bardzo ważne, te cztery kulki pozostają czterema kulkami niezależnie od liczby zrzutów. To znaczy, nie ma, nie ma takiej sytuacji, że przybywa kulek, lub ubywa. Zawsze są cztery kulki. To trochę przypomina to, co w rzeczywistym świecie mamy: prawa zachowania. Druga rzecz bardzo ważna, jeśli chodzi o pionki, to że kulki są identyczne. Ja zakładam, że są identyczne. Oczywiście, jakbyśmy popatrzyli dokładnie, to jedna ma plamkę bardziej tu, druga tam. Można je odróżnić, ale zakładamy, że są identyczne. To jest, przypomina to, co mamy w mechanice kwantowej, gdzie nieodróżnialne cząstki odgrywają fundamentalną rolę. A trzecia bardzo ważna własność, że nie ma ograniczenia na to, ile kulek jest w salaterce. Może być 0, może być 4 i wszystkie pośrednie liczby. Czy to w fizyce by przypominało, że moje pionki to są nieodróżnialne, bozony ze spinem 0. Ale na tę na uwagę tutaj to nie musicie zwracać uwagi na ten bezpośredni związek z fizyką. Dobrze. I teraz zaczniemy mówić o o tym co się dzieje na planszy to zaczynamy od jakiegoś ułożenia kulek na przykład na przykład takie jak teraz czyli tutaj w salaterce 6 mam może ja odzwierciedlę te kulki które są na rysunku jak to jest salaterka 2 to jest tutaj i tam mam dwie kulki salaterka e, to jest 4 jest jedna kulka i salaterka 6 jest jedna kulka to, co narysowałem, teraz mamy na planszy. Ja będę nazywał to układem kulek w salaterkach. Mamy cztery kulki, sześć salaterek. Ci, którzy są dobrzy w kombinatoryce, natychmiast policzą, ile jest możliwych takich różnych układów. Jest ich 126. Mimo, że salaterek jest nieduża liczba, kulek jest mała liczba. 126 różnych układów kulek w salaterkach. Ilość układów by się dramatycznie zwiększyła, gdybym ja kulki ponumerował, zrobił je odróżnialne. Napisał jeden kulka, potem dwa, trzy i cztery. Wtedy ilość różnych ustawień byłaby 10, prawie nie wiem, więcej niż 10 razy. Większe, 1296. To łatwo zobaczyć, bo nie zmieniając liczby kulek w salaterkach, mogę mieć różne numery tutaj. Prawda? Może tu być kulka 1 i 2, 3 i 4, a może być inny, sta inny układ, że tu będzie 4 i 3, a tu 1 2. Ta możliwość e, do, dodatkowych układów powoduje, że to całkowita liczba układu dramatycznie rośnie. I teraz zaczynamy opisywać ruchy. Ruchy, które muszą będziemy podporządkowywać prawom fizyki w naszym w świecie zabawce. Całe, całe prawa fizyki będą siedziały w opisie tych ruchów. Mamy przestrzeń, mamy czas, mamy, mamy piątki. A teraz wkładamy do naszego wszechświata zabawki fizykę. Jak powiedziałem, ruch oznacza, że od początkowego, od jakiegoś układu, który nazywam reguły ten startowy układ układem X, to jest na przykład jedna kulka w salaterce 2 i trzy kulki w salaterce 4, przechodzę do innego układu, a to do jakiego przechodzę decyduje rzut kostką. Prawda? Czyli w zasadzie jest, jest trywialne, wszystko jest jasne. Teraz taka zwykła kostka do gry ma tylko sześć różnych możliwości. Prawda? Mogę wyrzucić 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeśli jest to kostka porządnie zrobiona, to szansa, że wyrzucę jedną z tych możliwości, jest jedna szósta. Wszystkie możliwości mają taką samą szansę. Ta kostka, która będzie używana w naszym świecie zabawcy jest troszkę bardziej skomplikowana. Po pierwsze, jak już wiecie, nie ma sześciu możliwości, tylko jest 126. 126 możliwości. Po drugie, to jaka, jakie będą prawdopodobieństwa, szanse wylosowania jednej z tych 126 możliwości żeby mój świat zrobić podobny do rzeczywistego świata, muszę uzależnić od tego, z jakiego układu kulek ja startuję. To tutaj, w tych symbolach, tutaj ta, ta, y, ta literka X na końcu oznacza. Czyli to, co, to, co tak, ta, ta moja kostka, to jest zadana przez podanie wszystkich możliwych szans, prawdopodobieństw, to, prawdopodobieństwo szansa to jest dana przez, przez tą funkcję b, tego, że ze układu początkowego x dostanę się do układu końcowego y, pod warunkiem, że oczywiście startuję z układu x, prawda? Czyli ta kostka jest dużo bardziej skomplikowana od mojej kostki, nie tylko dlatego, że ma zamiast 6 możliwości 126, ale dlatego, że te prawdopodobieństwa zależą od tego, z jakiego układu początkowego ja startuję. Również te prawdopodobieństwa nie są oczywiście równe, mogą być dowolne. I tutaj teraz widzicie, jakie jest bogactwo w tym tak prostym świecie. Nagle się pojawia olbrzymie bogactwo. W tych prawdopodobieństwach będzie się cała, cała fizyka mojego wszechświata. Teraz każdy z Was może się bawić, zmieniając wszechświaty, zmieniając tą prawa fizyki i patrzeć, co na końcu wyjdzie. Tak zdefiniowana gra należy do wielkiego, wielkiej klasy gier, słynnej klasy gier, które nazywają się łańcuchy Markowa. Andrzej Markow to genialny matematyk, rosyjski żyjący mniej więcej 100 lat temu. E, może warto powiedzieć, że jego życie w zasadzie w większości upłynęło w czasach carskich. Wtedy studenci na uniwersytecie w Petersburgu, gdzie on pracował, e, bardzo silnie protestowali przeciwko reżimowi carskiemu. Markow ich popierał i został represjonowany, dyskryminowany, doprowadziło do tego, że ten genialny uczony musiał się zwolnić, przejść na emeryturę, chyba na uniwersytecie, nie miał prawa nauczania. Dobrze, wiemy teraz, jak wygląda ruch kostek, taki bardzo ogólny ruch kostek. W zasadzie można już teraz grać, tylko. Tylko trzeba ustalić te prawdopodobieństwo, zdefiniować kostkę i możemy grać i patrzeć, co, jakie, do jakich rezultatów nasza gra prowadzi. Nim ja zacznę ustalać zasady gry, patrząc cały czas, będzie takie ustalanie, podglądając rzeczywisty świat. Prawda? Ja chcę, żeby ten świat, zabawka, jak najbardziej przypominał rzeczywisty świat, to ważna uwaga jest, o tym, o różnicy między nieodróżnialnymi kulkami, a odróżnialnymi, te, które mają numery, i ja wiem, która kulka jest która. Ej, popatrzmy na przykład na kulkę 4. Kulka 4 na początku jest w salaterce 3, a po wyrzuceniu kostki znalazła się w salaterce 6. Ok. Widać, że się przesunęła. O trzy salaterki na prawo. To, to, te trzy salaterki to jest droga, jaką przebyła kulka 4 no, w czasie pomiędzy 2 i 1, prawda? W jednostce jed, jednostka czasu. Czyli mogę nawet policzyć prędkość, jaką kulka 4 ma, miała, prawda? 3 podzielić przez 1, 3 w jakichś umownych jednostkach prędkości. A teraz przyjrzyjmy się takiej kulce, kiedy zmarzamy. Co się dzieje, jak się rusza taka kulka, kiedy zmarzemy numery? Wszystkie kulki są takie same. Ok, zobaczmy teraz, nad, popatrzmy na tą kulkę, popatrzmy na stan końcowy. Ja nie wiem, gdzie ta kulka się znajduje, w snaj, bo one są wszystkie takie same. Mogłaś, może to jest ta może, ta, może ta, może ta, może ta. Nie wiem, gdzie która. Czyli nie mogę kulkom przypisać drogi, jakiej przebyły. Nie mogę im przypisać też w związku z tym prędkość to też taka ważna własność mechaniki kwantowej. To powoduje trudność, pewną techniczną trudność, bo żeby badać duchy, to ja oczywiście muszę wprowadzić w mój model prędkość światła, bo te duchy się pojawiały tylko dlatego rozróżnienie na duchy i nieduchy, że jest prędkość światła, która jest maksymalną prędkością przekazywania sygnałów, czy, czy materii. Więc jeśli nie mam drogi, nie mam prędkości, nie mam prędkości, tak, nie mam drogi, nie mam prędkości. To jak prowadzić prędkość światła? Tu się w takim modelu wprowadza prędkość światła w ten sposób, że nie mówimy, jaką drogę przebyła konkretna kulka, bo takiej nie ma, a mówimy, jak się zmieniła liczba kulek w salaterkach. Mówimy tak, że jeśli prędkość światła w tym modelu, umówmy się, że jest jeden. To znaczy, że w jednym ruchu odróżnialna kulka może się poruszyć maksymalnie o jedną, jedną salaterkę. To takie minimalne znowu założenie dotyczące prędkości. Czyli jak mam kulkę tu, to ona może być po jednym ruchu albo tu, albo tu, ale nie może. Może wyrzucę trzy kulki. Zostawię tylko jedną kulkę. Jak jest tylko jedna kulka, to nie ma problemu, bo ta kulka jest jedna i jest odróżnialna. Prawda? Ja wiem, że jeśli znajdę tą kulkę w celi 4, to to nie była jakakolwiek inna kulka, a ta konkretna kulka przeskoczyła z 6 do 4. Prawda? Wtedy rozróżnialność i nierozróżnialność nie mają sensu. Ja zakładam, że prędkość światła to w moim modelu, żeby było prosto, pozwala na to, że może. Kulka przeskoczyć tylko o jedną salatekę w jednym ruchu. Ok. Teraz, jak to uogólnić na nieodróżnialne kulki, jakie jest ich więcej? Otóż uogólniliśmy to w ten sposób, mówiąc, że liczba kulek po jednym ruchu nie może się zmienić bardziej. Możemy tą liczbę kulek znaleźć w celach, może tak w tej celi, z której startowaliśmy, lub w sąsiednich celach. To jest takie dosyć intuicyjne, nieprecyzyjne sformułowanie, a bardziej konkretnie, ściśle te dwie, te dwie nierówności, który, które pokazują, jak ze sobą mają być związane liczby kulek w salaterkach, to, to definiują. Czyli to, że kulki są nierozróżnialne z jednej strony jest to taki najładniejszy. Naj, Najpiękniejsze założenie, prawda? Bo jak ponumerujemy kulki, robi się bałagan. A z drugiej strony, jak widzicie, wprowadza to pewne zamieszanie. Nasza intuicja przestaje pracować. Na przykład przez, nie wiemy, jaka jest droga konkretnej kulki i wprowadzenie prędkości światła zaczyna być bardziej skomplikowane. Dobrze, czyli mamy. Mamy, mamy model, gdzieś żeśmy prowadzili prędkość światła, powiedzieliśmy, że kulki, liczba nie może kulek, jest zmiana liczby kulek jest ograniczona przez to, że, że musimy kulki, liczbę kulek w danej celi odnaleźć w sąsiednich, w sąsiednich celach. I teraz zaczynamy upraszczać nasz świat zabawkę patrząc na uproszczenia prawdziwego świata. Będę trzy klasy uproszczeń. Jedna klasa związana z przestrzenią, z salterkami, druga z czasem, a trzecia z dochodzeniem do równowagi. To trzecią opowiem, wyjaśnię, co to jest za moment. Zacznijmy od przestrzeni. I żeby, żeby, żeby to objaśnić, może wyobraźmy sobie, że jesteśmy zamknięci w laboratorium bez okien. Mamy dużo różnych urządzeń, które pozwalają nam testować prawa fizyki. Najpierw umieszczamy laboratorium tu. Testujemy prawa fizyki, wszystko wychodzi jak trzeba. Potem mnie, ktoś, mój kolega umieścił laboratorium tu. Ja tak naprawdę nie wiem, gdzie jestem. A robię testy w środku laboratorium. Potem kolega przeniósł laboratorium tam. Ja robię te testy. No, i oczekujemy, i wiemy, wiemy z doświadczeń, że te same prawa fizyki będą też spełnione, wypełnione również tam. Czyli prawa fizyki są niezależne od przesunięcia mojego laboratorium. To odpowiada w naszym modelu takiej sytuacji, że jeśli ja mam prawdopodobieństwo, szansę, że z pewnego układu kulet X wyrzucę kostką tak, że otrzymam inny układ Y, to ta szansa powinna być taka sama, jeśli ja kulki, tak jak jest na tym rysunku, dla kulki w układzie X i w układzie Y, przesunę o dowolną ilość salatarek. W tym wypadku ja przesunąłem układ X o jedną salaterkę w prawo, prawda? Te dwie kulki z pseli, salaterki 1 i 2 znalazły się w 2 i 3. No i te dwie kulki na głowie stojące w salaterce 4 znalazły się w salaterce 5. Robię to samo z końcowym układem kulek i mówię, że ta niezmienniczość praw fizyki względem przesunięcia oznacza, że prawdopodobieństwo w moim modelu, że prawdopodobieństwo szansa takiego zmiany X do Y musi być taka sama, jak y, szansa przejścia od tych przesuniętych. Ta literka T oznacza, że ja przesunąłem układ kółek o pewną ilość salaterek. Od, I te same przesunięcie zastosowałem dla obu, dla X i Y, prawda? że te szanse muszą być takie same. OK. No co to oznacza, że nagle nasza, na naszej kosce pojawiają się mniej wolnych parametrów, mniej wolnych prawdopodobieństw, prawda? Bo związałem ze sobą dwa dwie w zasadzie na początku dowolne wiel prawdopodobieństwa szansy przejścia. Teraz one muszą być równe. Potem idziemy, znowu wracamy do naszego laboratorium. I zamiast je przesuwać, będziemy obracać je w przestrzeni. Ja znowu wykonuję testy, testy praw fizyki. No i wniosek jest taki, że w obróconym i niewobróconym laboratorium prawa, te same prawa fizyki są ważne. W moim przypadku obrócenie laboratorium, w moim przypadku w tym świecie zabawce, oznacza, że to obrócenie, to mam tutaj świat jednowymiarowy, prawda? To wystarczy mi jedna, jedna żeby opisać położenie kulek, numer, liczba, e, numer salaterki, żeby opisać rozkład kulek i w takim jednowymiarowym świecie obrót to oznacza, że zmiana układu, odbicie układu z lewa na prawo, prawda? Taki przykład takiego odbicia jest pokazany tutaj na dole, prawda? Ja będę odbijał je Względem trzeciej celi, mam najpierw dwie pojedyncze kulki w 1 i 2. Jak odbiję względem trzeciej celi, to będę miał dwie pojedyncze kulki w 4 i 5, a te dwie kulki stojące na głowie znajdą się w celi 4, znajdą się w celi 2. Akurat ten układ na górze odbity względem, względem celi 3 się nie zmienia. Dobrze i znowu to, to wiąże, upraszcza moją, moją kostkę do gry, wiąże szansy wypadania w zasadzie niezależnych różnych układów, które bez, bez tych zasad skopiowanych rzeczywistego świata mogłyby dawać, nadawać róż, tak, różne szanse występowania. A teraz mówimy, że ja je muszę związać, jeśli chcę, e, aby nasz... Nasz świat, to zabawka to odzwierciedlał rzeczywisty świat. To były, to były dwa uproszczenia związane z przestrzenią. Teraz patrzymy się na rzeczywisty świat, co się dzieje w czasie. Otóż, czy moje laboratorium, które używam do testowania praw fizyki, jest teraz, wykonuję eksperymenty teraz, czy wykonuję jutro albo za tydzień. Odkrywam, potwierdzam te same prawa fizyki. Co to oznacza? Że moja kostka się nie zmienia w czasie. Prawda? U, u, w tym zabawce, świecie zabawkę, zabawce to prawa fizyki, jak już pięć razy ja powtórzyłem, siedzą w tej, w tej kostce do, do rzucania. Czyli kostka, która w zasadzie mogłaby się zmieniać w czasie, jest niezmienna w czasie. Super. Znowu żeśmy uprościli a te niezmienności w czasie. W zasadzie cały czas miałem ją w głowie, ale teraz ją formułuję w sposób taki bezpośredni. Prawda? No i następne następne uproszczenie związane z czasem, którego zawsze mam kłopoty wyjaśnieniem. Żeby to wyjaśnić, przyniosłem film. Nie wiem, czy ten film jest widoczny na... na w kamerze na ekranie, ale to jest film, który jest złożony z sześciu klatek. I na każdym, na każdej klatce jest jedno zdarzenie. Są jakieś, jakieś różne, to, to jakieś różne linie narysowane na każdej klatce. To, to są jakieś zdarzenia. Teraz sekwencja zdarzeń jest następująca. Te zdarzenia, to są kolejne. Ruchy. Prawda? Te klatki to są kolejne ruchy. Najpierw jest zdarzenie 1, potem zdarzenie 2, potem zdarzenie 3, 4, 5, 6, a potem ja to, ten film skręciłem w kółko, dlatego, że potem dostaję zdarzenie 1. Po 6 ruchach mam zdarzenie 1. Czyli wybrałem taki przypadek, taką, taki ciąg zdarzeń, że po 6 ruchach e, od jeden wracam do 1. Dobrze. Teraz. Wyobraźmy sobie, że ja kręcę film w przeciwną stronę. Z 1 wtedy mam 6 starzenie, 5 i tak dalej. Nie muszę tego powtarzać. Jest oczywiste, że po sześciu ruchach znowu będę miał jeden. Powiecie, że to ogólnie to takie jakieś głupoty wygadują. To trywialne jest. To jest trywialne dlatego, że ten mój film nie ma elementu loso losowego, czyli że za każdym razem na klatce 2 jest zdarzenie 2, 3, 3 i tak dalej. I wtedy oczywiście wszystko jedno, czy film kręcę w jedną, czy w drugą stronę, od jedynki z takim samym prawdopodobieństwem, które jest równe 1, wyląduje na jedynce. Prawda? Mój model jest deterministyczny. Teraz w naszym świecie zabawce model jest, gra jest losowa. W związku z tym, wybierając taką, taki ciąg zdarzeń, że najpierw jest zdarzenie pierwsze, potem drugie, i tak dalej, mogę je wybrać, ale i potem wracam do jedynki, oczywiście szansa, że to się stanie, jest dużo, dużo zazwyczaj mniejsza niż jeden, dlatego że to będzie iloczyn prawdopodobieństw, że Najpierw dostanę zdarzenie 2 przy pierwszym ruchu, potem z dwóch przejdę na 3, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy zupełnie nie jest trywialne, czy jeśli będę, odwrócę ten ciąg, to znaczy, to M u nas jest 6 w moim filmie, prawda, że przejdę od, od jedy, pierwszego zdarzenia do szóstego, i potem do tyłu, tak jak to robiłem na tym filmie. Czy że te dwie szanse nie jest zupełnie oczywiste? Czy, czy są takie same? Mogą być różne. Fizyka mówi, że one są takie same, że powinny być takie same. W związku, w związku z tym to samo wprowadzimy w naszym modelu. Zażądamy, upraszczając znowu kostkę, upraszczając nasz model, że one są takie same. Ten warunek tutaj został sformułowany przez Andrzeja Kolmogorowa. Jako tak zwany kolmogorow, kolmogorow, cykliczny warunek, mówiący o, definiujący niezmienniczą nie względem odwrócenia czasu dla modeli Markowa. Dobrze. To były tak dwa warunki uproszczenia przestrzeni, dwa uproszczenia w czasie. Już ta kostka jest już bardzo prosta. Jak zobaczycie, tak naprawdę nie jest prosta, ale prostsza niż gdybyśmy tego nie zrobili. I teraz idziemy do czegoś nowego. Teraz opuszczam moje laboratorium. Jestem w moim mieszkaniu w Kielcach. W kuchni odgrzewam kartofle. Dzwoni telefon w pokoju. Idę go odebrać. Zapominam o, o, o kartoflach. No i za chwilę dym bucha z kuchni do pokoju. Biegnę, zamykam drzwi, i tak, żeby więcej dymu się nie dostawało. I, 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 i patrzymy, co się dzieje. Teraz tak, oczywiście na początku dym znajdował się blisko drzwi do kuchni, prawda? Po chwili dym zaczyna się. Rozprowadzać równomiernie po całym pokoju, i równomiernie wypełnia pokój. To wypełnienie dymu, wypełnienie pokoju przez dym, jest przejawem tego, co w fizyce nazywamy dochodzenie do równowagi. Potem, jak dym wypełnił pokój, to mówimy o osiągnięciu, równomiernie wypełnił pokój, mówimy o osiągnięciu stanu równowagi. Dobrze. Teraz dym to są cząsteczki. Co to znaczy na poziomie cząsteczek, że osiągnęliśmy stan równowagi, taki stan, który się nie zmienia, okazuje się, że to znaczy, że wszystkie możliwe układy cząsteczek, układy to w podobnym sensie jak układy moich kulek w salaterkach, że wszystkie możliwe układy cząsteczek dymów w salaterkach w w pokoju. E, cząsteczek dymu w pokoju są jednakowo prawdopodobne. Super, no to taki, taki warunek, to już wiemy, że to łatwo wprowadzić w nasz model, czyli chcemy, będziemy teraz żądać, ponieważ wiele układów w fizyce osiąga w miarę szybko układ równowagowy, stan równowagowy, to wprowadzamy też do naszego świata zabawki ten warunek. I w naszym modelu ten warunek się dostaje, jeśli się założy, że prawdopodobieństwo, szansa przejścia od x do y jest taka sama jak prawdopodobieństwo przejścia y do x. Prosty warunek. Możemy znowu uprościć kostkę, a rezultat jest taki, że jeśli będziemy długo grali w naszą grę, to co to znaczy długo to zależy, od, od szczegółów definicji tej kostki, to dostaniemy zawsze e, prawdopodobieństwo wypadnięcia danego układu, nie wypadnięcia, ale prawdopodobieństwo pojawienia się da, da, danego układu kulek w salaterkach. Dla wszystkich układów takie same. Jeśli ich jest 126, to to prawdopodobieństwo będzie. 1 przez 126. No, i teraz możemy, bo to są takie popularne uproszczenia prawdziwego wszechświata, które ja teraz włożyłem do naszego wszechświata zabawki. Pewnie jest czas, żebym pokazał, jak taka uproszczona kostka wygląda. Ta uproszczona kostka jest pokazana tutaj na tym rysunku, gdzie na osi pionowej jest numer. Jednego z możliwych stanów, a właściwie numery z wszystkich stanów, możliwych układów, wszystkich układów kulek w salaterkach. Jest ich 126, dlatego lecimy od 1 do 126 tutaj. Na osi to są te układy na początku. Na osi poziomej mamy też numerowane układy, Kulek w salatekas też 126. I teraz ta tablica pozwala mi przeczytać, jakie będzie prawdopodobieństwo tego, że na przykład układ początkowy X o numerze 40 przeskoczy w kolejnym ruchu, na przykład na układ o numerze 20. No, tak przy. Trafiliśmy tutaj w jakiś jasno-brązowy kolor i to prawdopodobieństwo. Załóżmy, że jesteśmy gdzieś tu, będzie tam rzędu na przykład 20 do minus 2. Te liczby to są prawdopodobieństwa, to muszą iść liczby od, od 0 do 1. Prawda? Czyli teraz widzicie, że taka tablica to w pełni definiuje moją kostkę. Oczywiście, zbudowanie takiej kostki fizycznej byłoby niemożliwe, dlatego to, co my robimy, to bo mamy takie kostki, żeby grać w tą grę wirtualne, To bardzo prosto, taką kostkę zaprogramować na, na laptopie, używając jakiegoś prostego języka. Ja na przykład używam Pythona. Czyli to jest, to jest, to tak wygląda kostka. Teraz widzicie, że duża duża część prawdopodobieństw jest zaznaczona na szaro. Kolor szary oznacza, że to są te przejścia, które są zabronione. Przez warunek, że nie mamy teleportacji. Że, kostk, że liczba kosztek nie może się przemieszczać więcej niż o jedną celę. Ten warunek prędkości światła dla liczby, dla liczby kulek wyklucza całkowicie dużą część przejść. Duża część prawdopodobieństw w kostce jest, jest zero. To jest kostka po tych wszystkich uproszczeniach naszego świata, które ja wprowadziłem, ciągle jest skomplikowana. Widać pewne symetrie, prawda? Taka odbicia względem przekątnej. Ale jest dużo różnych kolorów, prawda? Pełne spektrum kolorów. Także jest to kostka, która jest jeszcze ciągle skomplikowana. Te numery Różnych układów, które tutaj zostały odłożone, musiałem układom nadać numery, żeby kostkę narysować. No, wybraliśmy w jakiś sposób dowolny, tak, żeby to było łatwo potem dekodować, który układ odpowiada któremu numerowi. To jest, to jest dosyć dowolne tutaj. Kostka jest skomplikowana, i dlatego żeśmy zaczęli rozpatrywać kolejne uproszczenie związany z dochodzeniem od, do równowagi. Powiedzieliśmy, że byłoby rozsądnie, nie wiem, czy rozsądnie, ale ciekawie, gdy przedyskutować taką możliwość, że wybieramy takie prawa fizyki, które prowadzą do jak najszybszego dojścia do tego stanu równowagowego. Czyli byłby to drugi warunek dotyczący równowagi, drugie uproszczenie dotyczące równowagi. Może tutaj dygresja dotycząca, skąd się nam wzięł, wziął ten, ten warunek, że trzeba szybko dochodzić do równowagi, bo to nie jest taki w podręcznikach popularny warunek. Otóż duchami ja się znajdu, zajmuję, zajmuję w weekendy, a w pozostałe dni tygodnia ja zderzam e, jądra atomowe. O, to są, są nieczerwone nie kulki, a to są jądry, one powinny się zaświecić, one się, o, jeśli się świeci, jak się zderzą, to, to się powinny zaświecić, wylatują różne cząsteczki z tego zderzenia. I ten film mój to przedstawia sześć różnych zderzeń jąder atomowych zarejestrowanych właśnie na filmie. W tych zderzeniach widzimy, że, że wytwarza się bardzo szybko stan równowagi. Tak szybko, że, że, że trudno uwierzyć, jak to jest możliwe, że w zderzeniu, prawda, bardzo szybko na się lecących jąder atomowych, gdzie czas jest bardzo krótki. Jak to, jak to jest możliwe, że on się wytwarza bardzo szybko? To nas zainspirowało, żeby do naszego modelu dołożyć warunek, żeby szybko dochodzić do stanu równowagi. I to nie trzeba długo myśleć, żeby się zorientować, że taki warunek oznacza, że wszystkie prawdopodobieństwa są równe. To jest dokładnie tak jak na tej kostce do, do grania w kości, prawda? Prawdopodobieństwo dowolnego, dowolne wyrzucenie dowolnej liczby jest takie samo. Teraz widzicie od razu, że to jest bardzo silny warunek. On w zasadzie by wystarczał, go, wy, by włożenie go wystarczało. Nie trzeba było wszystkich innych pozostałych warunków, bo one są automatycznie spełnione, jeśli wszystkie prawdopodobieństwa są takie same. A jednocześnie mamy ten warunek bardzo szybkiego dochodzenia do równowagi. Dobrze. Czyli wprowadziliśmy, wprowadziliśmy różne warianty uproszczenia naszego świata, prawda, z tymi popularnymi uproszczeniami. Dwa uproszczenia przestrzeni, dwa uproszczenia w czasie, jedno związane z osiąganiem stanu równowagowego i ta, ten dodatkowy warunek e, żeby układ szybko dochodził do stanu równowagi. Czyli pora na podsumowanie tego opowiadania. I, i, I żeby je podsumować, ja przypominam tutaj, co to znaczy, że są, czy nie ma duchów. Znowu jest ten sketch, rysunek, rysunek wszechświata, prawda? Przestrzeń, czas i mówimy, że duchy są, jeśli zdarzenia odległe mogą wpływać na zdarzenie tutaj E, to E jest słowa event, a ich nie ma, jeśli nie mogą. Jeśli tylko te zdarzenie, te zdarzenia, z których e, miejsca i przestrzeni można by było wysłać e, sygnał z prędkością światła do E, jeśli tylko one wpływają na prawdopodobieństwo E. Czyli przypomnieliśmy sobie, co to są a, co, co nie są, a czym nie są duchy. Teraz, może warto było powiedzieć, co to znaczy duchy w tym modelu. Teraz, jeśli to, co się e, dzieje. Zobaczmy dwie, dwie salateki naprzeciwko siebie. To jest salateka 3 i 6. Jeśli to, co się stanie w czasie T plus 1, w salaterce 6 jest zależne od tego, co się działo w salaterce 3, to wtedy w moim modelu będą duchy. Jeśli jest niezależne, to duchów nie ma. Dlatego, że ta salaterka 3 jest bardzo odległa od salaterki 6. Pamiętamy, że prędkość światła pozwala mi w moim modelu tylko przejść do następnych salaterek. W związku z tym nie ma możliwości, żeby kulka z z trzeciej salaterki przedszkoczyła do szóstej i wpłynęła na wynik, na liczbę kulek w szóstej salatercy. Jeśli w moim modelu jednak się okaże, że taka, że, że to, co się dzieje w salaterce szóstej w czasie T plus jeden, jest zależne od tego, co było w salaterce trzeciej w czasie T, to wtedy są duchy w modelu. Jeśli tak nie jest, to duchów nie ma w tym modelu. Jakie są wnioski? My patrzymy teraz na, na wyniki gry w tym modelu i najpierw mówimy, toj model i fizyka taka, ta popularna fizyka, czyli dwe, dwa uproszczenia w czasie, dwa uproszczenia w przestrzeni, dwa uproszczenia w czasie i warunek dojścia do równowagi. Okazuje się, że potrafiliśmy wtedy skonstruować kostkę tak, aby mieć model bez duchów. To było bardzo trudne, to zajęło nam około roku chyba, może dwa, w ogóle to całą, całe badanie duchów prowadziliśmy głównie w czasie pandemii. Tak, czy ale ciągle można było dostać model bez duchów. Potem żeśmy powiedzieli, rozszerzmy, upuścimy dalej z wszechświat. Czyli mamy te nasze standardowe uproszczenia, i dokładamy to warunek, żeby maksymalnie szybko dochodzić do, do równowagi. A przepraszam, ten, ten, ten rysunek, który pokazuję teraz, to jest ten sam rysunek, który poprzednio pokazałem, mówiąc, że w zasadzie to, je, to jest to, że, że ten model, który, ta kostka, która tutaj jest narysowana, to jest kostka, która właśnie odpowiada modelowi, który nie ma duchów. Tak? Czyli to jest ten z popularnymi uproszczeniami e. kostka przykład kostki, która nie ma duch. Ona jest skomplikowana. Udało się nam taką wymyśleć kostkę, ale jest bardzo skomplikowana, Ma dużo kolorów. Teraz dokładając ten dodatkowy warunek o tym, żeby do równowagi dochodzić szybko, dostajemy kostkę, która jest Dużo, dużo prostszy. Niestety, jeśli mamy kulki nieodróżnialne, to nie ma takiej kostki, która by miała wszystkie prawdopodobieństwa równe. Żeby dostać najprostszą kostkę, ja muszę pozwolić, żeby prawdopodobieństwa na przekątnej były jakieś tam inne, inne, tak żeby tam, żeby warunek normalizacji prawdopodobieństwa jest wypełniony, a za to mogę uzyskać, że wszystkie prawdopodobieństwa poza przekątną, prawdopodobieństwa dozwolone, te przejść, które nie naruszają prędkości światła, one wtedy są takie same. Czyli widzimy, że poza przekątną mamy jeden kolor, no i oczywiście szary, to są te zabronione przejścia z teleportacją. I jedyne inne kolory pojawiają się na przekątnym. To znaczy przekątna to są, to jest sytuacja, kiedy e, układ cząstek przed i po ruchu jest taki sam. Nic się nie zmieniło, prawda? Ruch oznacza, że kostki pozostały w miejscu. Czy udało nam się skonstruować taką najprostszą kostkę, wprowadzając ten ekstra warunek szybkiego dochodzenia do równowagi, która wygląda już dosyć prosto, ale co się okazało? Ceną za tą konstrukcję jest to, że przymusowo mamy duchy. Duchy pojawiły się jako jak absolutnie niezbędna konsekwencja budowy takiej prostej kostki, takiego wszechś prostego wszechświata. Czyli ostatnie podsumowanie, teraz, ostatni, ostatni slajd. Wracając do tytułowego pytania, dlaczego duchy istnieją, no taka popularna odpowiedź byłaby taka, dlatego żeby świat był piękny, mógł być piękny, żeby był jak ta kostka dzięki temu, czy ceną za to, żeby kostka była jak najprostsza jest to, że muszą być duchy. W nawiasie tutaj mam taką końcową uwagę, która wychodzi poza poza główny temat mojego opowiadania. Jak widzicie ta Najprostsza kostka, no ciągle jeszcze nie jest taka prosta, jak, jak ta kostka do gry w kości, prawda, gdzie wszystkie, wszystkie, e, wszystkie, wszystkie liczby mają taką samą, takie same prawdopodobieństwo pojawienia się. Taka kostka, odpowiednik tej kostki do gry w kości, jest po prostu, jest po prostu ta taka tablica, która ma wszystko cały, wypełniona jednym kolorem. Oczywiście żeby taką tablicę dostać, to ja muszę się pozbyć warunku zabraniającego teleportacji. Wtedy taki najprostszy model, jak odpowiadający kostce do gry w kości, wymaga istnienia teleportacji. Dobrze, dziękuję bardzo i zachęcam do grania w tą grę. To jest naprawdę bardzo prosto zrobić. Potrzebny jest 600 latarek cztery kulki i laptop, na którym można zaprogramować kostkę. Dziękuję bardzo.